często wrażliwe tematy. Tematy, które dzielą, ale też takie, które są w danym momencie ważne i istotne. Dzisiaj gościem naszego spotkania jest pan Grzegorz Piecugow, dziennikarz, publicysta. Dziękuję panu, że zechciał pan skorzystać z naszego zaproszenia i pojawić się w Ostrołęce. Szanowni Państwo, pan Grzegorz Piecugow od lat związany z Telewizją Polską, wcześniej z Radiową Trójką, dzisiaj z TVN24. Pisze także książki. No nie chciałbym tu zbyt szeroko mówić, ale myślę, że pan Grzegorz też w międzyczasie wspomnieć może o tym, czym się zajmuje. Szanowni Państwo, tematem dzisiejszej debaty chciałbym, żeby była wolność. Wolność szeroko pojęta, ponieważ od wielu lat jesteśmy krajem w pełni suwerennym, ale wolność niestety nie jest dana raz na zawsze. Wolność to pewien to coś, o co powinniśmy dbać, ale warto jeszcze też o tym rozmawiać. Mam nadzieję, że dyskusja na ten temat bardzo będzie dzisiaj ciekawa. Zresztą zobaczymy, bo formuła spotkania też jest taka, że na początek głos zabiera pan Grzegorz Piecugow, następnie pytania, dyskusja z Państwa strony. Ja chciałbym, żeby to spotkanie zamknęło się półtorej godziny, maksymalnie godzina 45 minut, bo potem to już niestety, ale percepcja człowieka nie pozwala na to, żeby dość intensywnie pracować i myśleć. Także dziękuję serdecznie jeszcze raz wszystkim za przybycie. Oddaję głos panu Grzegorzowi i serdecznie Państwa tutaj zapraszam do dyskusji. Jeszcze raz witam serdecznie. Jest mi bardzo miło, że Państwo mnie zaprosili na takie spotkanie. Poszła pod hasłem wolność, kocham i rozumiem. To jest cytat z piosenki Chłopców z Placu Broni z Bogusiem Łuszkiewicza w Dziewiątej Drużyny Harcerskiej. On ode mnie młodszy, w tej chwili też dużo młodszy, bo w końcu już pewne czasy minąłem, jak zginął. Taki prosty tekst, wolność, kocham i rozumiem. Nie wiem, czy ja mogę tak po prostu powiedzieć, że rozumiem. Na pewno dla wszystkich tych, którzy pamiętają czasy, kiedy no ta wolność była jednak ograniczona, czy też umiarkowana, to czas taki jak teraz jest piękny i fantastyczny. Dlatego, że myślę, że przez całe lata goniliśmy i dążyliśmy do takiego świata, w którym dzisiaj żyjemy. Chociaż z drugiej strony pamiętam niedawno, wczoraj czy przedwczoraj minęła 12. rocznica śmierci Jacka Kuronia. Rozmawiałem z nim parę tygodni przed jego śmiercią. I on powiedział coś, co zresztą mówi do dzisiaj Karol Modzelewski, że oni wtedy, w latach 80. i wcześniej, zwłaszcza w latach 80. jednak, wtedy, gdy ten PRL dogorywał, nie zaplanowali, nie wiedzieli do czego, jak będzie wyglądało to wolne państwo. Wszyscy byliśmy troszeczkę zaskoczeni tym, co się stało 27 lat temu. Stąd pewnie na przykład takie zaskoczenie, jak się pojawił artykuł w Gazecie Wyborczej Wasz prezydent, nasz premier. Wszyscy byli zaskoczeni, jak to nasz premier. Już 4 miesiące później było oczywiste, że jaki wasz prezydent. Wygraliśmy wszystko wtedy. Tylko, że jak się jest w środku wydarzeń, to strasznie trudno się zorientować, co się dzieje. Dopiero nabranie jakiegoś dystansu, zrobienie kroczku w tym, jak przy obrazie, bo jeżeli się jest przy obrazie za blisko, to się widzi grudki farby, a nie to, co jest namalowane. Więc ludzie skoncentrowali na tym, żeby pozbyć się tej opresji, jaką był tamten system, bo był opresyjny. Może najmniej opresyjny w całym obozie. Jako student jeździłem za granicę ciągle. Pierwszy raz wyjechałem w 75 roku, ale potem parę razy jeszcze wyjechałem i to dopiero gdzieś pod koniec moich studiów wprowadzono zasadę, że trzeba mieć zaliczoną całą sesję, żeby móc wyjechać, ale jeździliśmy. Jak studenci innych krajów tego obozu tak nie mogli. Więc może on był nie opresyjny, ale był opresyjny.
No i oczywiście nie było wolności, suwerenności. Te suwerenności zarzuca jeszcze w miastu Kuroniu. Ja myślę, że Jacek miał wizję tej wolnej Polski, taką, może to przejaskrawiam, ale ktoś z moich znajomych powiedział, to lepiej znał Jacka, że on sobie wyobrażał, że po odzyskaniu wolności to każdy dzień będzie wyglądał jak finał wielkiej artysty świątecznej pomocy. Że będziemy tacy serdeczni dla siebie, że to było radze fajerwerki. Nie jest tak. Największy błąd, jaki zrobiliśmy wtedy, to, że jeszcze nikt nie płynął tą drogą, nie zawracał w tej rzece, byliśmy pierwsi. Pozwoliliśmy na bardzo dużo wykluczeń, to znaczy za bardzo wierzyliśmy, że rynek wszystko jest w stanie uporządkować. Innym się z kolei wydawało, tym wszystkim, którzy poszli do wyborów i tak właściwie, no bo wybory w czerwcu 1989 roku nie były wolne, ale były kontraktowe, ale w ramach tych kontraktowych Solidarność wygrała wszystko, poza jednym mandatem pana Stokłowcy w Pile, bodajże. Więc ci wszyscy, którzy tak gremialnie zanegowali tamten porządek i wybrali nowy porządek, nie wiedzieli, czym się je wolność. Wolność nie jest taka łatwa, dlatego że w czasach PRL-u, mój syn się urodził w 1984 roku, dostałem kredyt dla młodych małżeństw. To pozwoliło mi upolować pralkę. Jak opowiada się dzisiaj to młodym ludziom, jak upolować pralkę. Trzeba było kupić. Nie, wtedy brało się co było. I to jest poniekąd wygodne. Dzisiaj się wchodzi do sklepu, stoi 40 pralek, z czego 25 w cenie, którą jestem gotów zaakceptować. Podchodzę do pana, który stoi tam niedaleko. Mówię, im pan powie, czym się różni ta pralka od tej pralki. On nie wie, on pracuje trzeci dzień. Nie jest specjalistą. Zawoła kolegę, ale kolega coś opowiada i widać, że też jej za bardzo zna. Więc już ta wolność wyboru jest kłopotem prawdziwym. Kiedy studiowałem, rano chodziło się na ulicę Foxel, tam była księgarnia piwu. Trzeba było o 9 być, było o 9 otwierać, zawsze coś się kupiło. No ale książki nam przebierano, było mało papieru. Też swoją drogą fenomen. Zachowałem gazetę z dnia, w którym urodził się mój syn. Życie Warszawy uznawane było za przyzwoitą gazetę. Nie do wiary, jak się trudno czytam tę przyzwoitą gazetę dzisiaj po tych 20-30 paru latach. Jakim ciężkim językiem w tej przyzwoitej gazecie, bo nie w Trybunie Ludu, ale w życiu Warszawy, jakim językiem są podawane wiadomości. No i pokazałem, jak syn miał 18 lat, to pokazałem mu tę gazetę troszkę po żuku i tam mówię, że dostawałem tę gazetę, ponieważ załatwiałem, miałem dojście do masła. Załatwiałem masło w kioskarce, ona mi zostawiała gazety. A mój syn, który się urodził w 1984, czyli miał 5 lat, jak się skończył PRL, mówi, no ale to zaraz, to były ich gazety. Ja mówię, no ich. I ty chciałeś je czytać. No tak. Bo ta była akurat przyzwoita. Ale była ich. No tak. To znaczy oni drukowali więcej. Strasznie trudne pytanie w dzisiejszej rzeczywistości. Bo nie umiem na nie do tej pory odpowiedzieć. Ale szanowni tego piwu, bo zawsze coś można było kupić. Tyle tylko, że w piwie pracowali mądrzy ludzie i wybierali w ramach ograniczonych możliwości te książki, które były najlepsze. Dzisiaj wchodzę do księgarni, na tych skrzydełkach czy z tyłu napisane, że to najlepszy kryminał, najlepsza książka, uznana za najlepszą. Ma się do wyboru 60 pozycji i człowiek, jeżeli nie przeczytał recenzji, albo trudno dzisiaj o recenzję, to nie bardzo wie,
co wybrać. Wolność to jest także umiejętność wyboru. Bardzo trudna. Zawsze można się pomylić. I takie oto dylematy mamy dzisiaj. Powiedziałem, że wrócę jeszcze do tej suwerenności. To ostatnio mnie poruszyło, bo politycy lubią przerwować słowem suwerenność. Suwerenność jako coś, zresztą zapowiadając, Pan mówił też o suwerenności, że jesteśmy suwerenni. Myślę sobie, co to znaczy, że jesteśmy suwerenni. Nie do końca jesteśmy suwerenni. Część naszej suwerenności oddaliśmy w ręce Brukseli w imię pewnego swego rodzaju bezpieczeństwa. Ci, którzy tak szermują tę swoją suwerenność, potrafią na klęczkach podejść do 1050. rocznicy chrztu Polski. Pomijając już fakt, że nie do końca wiadomo, jak to wyglądało. Nie ma pewności, a raczej są nawet duże znaki zapytania przy tym, czy Mieszko wiedział, że jest Polakiem. Prawdopodobnie nie. Świadomość narodowa wykształcała się gdzieś tak naprawdę. Myślę, że to jest dopiero gdzieś XVII-XVIII wiek. W roku X wieku nie było takiej świadomości. A co zrobił Mieszko, przyjmując chrzest? Oddał część swojej suwerenności przecież. W imię pewnego bezpieczeństwa też, bycia w pewnej wspólnocie. Pytanie o suwerenność jest tak samo trudne, jak pytanie o patriotyzm dzisiaj. Jest bardzo łatwo powiedzieć, co to jest patriotyzm, jeżeli przyłożymy do tego kategorie dwudziestowieczne, konkretnie 1939 roku. Nie było najmniejszych wątpliwości, co to znaczy być patriotą w 1939 roku. Znaczy być gotowym przelać krew za ojczyznę. Oddać życie, przelać krew, stanąć z bronią w ręku. Dzisiaj takie proste to nie jest, dlatego że no to prawda, że nie jest aż tak spokojnie, jak jeszcze parę lat temu wydawało się, że jest. Bardzo często, gdy mnie pyta się o media i o słabość, o tą taką tabloidyzację, to zawsze przez lata odpowiadałem tak, jak myślałem, że to jest tabloidyzacja jest odłożonym efektem pewnego spokoju, pewnego luksusu, w jakim żyjemy. Ten luksus ja naprawdę umiem docenić, dlatego że my się łatwo przyzwyczajamy do tego, że żyjemy w pokoju. Ale proszę sobie wyobrazić, że II Rzeczpospolita po szczęśliwie i trochę przypadkowo odzyskanej niepodległości, bo koniec straszliwej wojny, I wojny światowej, dał nam tę wolność jak na dłoni. Dlatego ja na przykład nie jestem specjalnie przywiązany do święta 11 listopada, chociaż jak byłem w szkole, czy w liceum, czy później na studiach, to 11 listopada był troszkę uświęcony, był zakazany. Ale 11 listopada, wszystkim listopad jest ponury, po drugie to obce mocarstwo ustaliły, że Polsce trzeba dać niepodległość. A my ginęliśmy we wszystkich armiach wtedy. I nam ta wolność została dana. My, konkretnie tego 11 listopada, my, jako my Polacy, nie zrobiliśmy nic specjalnego. Dlatego wolałbym jako święto narodowe jakiś dzień, kiedy my zrobiliśmy coś konkretnego i żeby było trochę cieplej niż 11 listopada. Więc gdy popatrzymy na tę drugą Rzeczpospolitą, ona miała od 18 roku, a być może należy liczyć od 20 do 39 roku, znacznie mniej niż ma ten nasz kraj dzisiaj. Mam przyjaciela, być może Państwo go znają też z telewizji, Marek Przybyli. On ma 67 lat. Może powiedzieć, mam 67 lat, nie przeżyłem żadnej wojny. To na naszych ziemiach to jest coś nieprawdopodobnego. Ja mam 60, nie przeżyłem żadnej wojny. Więc zawsze mówiłem, że to jest pochodna tego spokoju. Nigdy mieszkańcy tych ziem nie mogli powiedzieć, nie przeżyłem żadnej wojny, chociaż mam 60 lat.
I teraz co prawda dzieje się to, co się dzieje na Ukrainie, więc już tak spokojnie nie jest, ale nadal się upieram, że patriotyzm to już nie jest taka prosta historia. To znaczy nikt nie oczekuje chyba od polskich obywateli, że chwycą karabin do ręki, będą się bronić, bo wojny trochę inaczej wyglądają, tak mi się wydaje. I Macierewicz może zbroić te różne oddziały, ale to wydaje mi się, że on ich nie zbroi przeciwko wrogowi zewnętrznemu. Takie mam podejrzenie. Jest pytanie o to, co to jest suwerenność, zwłaszcza dzisiaj, kiedy trwa referendum w Wielkiej Brytanii. To jest pytanie na przykład o kształt Europy i na ile my jesteśmy dzisiaj otwarci na pozbycie się czy oddanie, ile suwerenności jesteśmy gotowi oddać. Ja na przykład jestem zadowolony, że mniej więcej 65% prawa stanowionego obowiązującego w Polsce powstaje poza granicami naszego prawa państwa. A to dlatego, że nie mam cienia zaufania do tworzących prawo w naszym państwie. I gdyby oni byli tacymi świetnymi prawodawcami, to twórcami prawa, to być może miałbym wątpliwości, ale ponieważ nie są, ponieważ wszystko, co uchwalą, trzeba natychmiast poprawiać, robić kolejne poprawki, wprowadzać do tego prawa, to może lepiej, że gdzieś to się dzieje poza naszym krajem. Ale nadal na takie fundamentalne pytanie nie ma dobrej odpowiedzi. To znaczy, czy my chcemy jako Europa być Europą 500 milionów obywateli, Europa państw narodowych, ale jeden organizm gospodarczy, czy jesteśmy na to otwarci. Młode Stany Zjednoczone, które mają historię mierzoną w kilkuset latach, ale jak miały kłopot, jak się postanowiły, jak miały wojnę secesyjną, no to był młodziutki kraj, który miał ogromny kłopot na samym początku. My tu mamy kraje, które przez lata brały się za łby regularnie. Mamy zadawnione konflikty na granicach, mamy różne oglądanie historii, mamy bagaż, który jest naprawdę strasznie trudny do zlekceważenia. Więc to pytanie, dzisiejsze pytanie, na które odpowiadają sobie Brytyjczycy, jest bardzo ważnym pytaniem dla nas wszystkich, no bo jesteśmy częścią Europy. Ja na przykład nie jestem człowiekiem, który się burzy i denerwuje, kiedy słyszę o tym, że Śląsk chciałby być autonomiczny. Ja bym bardzo chciał, żeby Unia przyjęła w swoje szeregi, żeby do Unii została włączona Ukraina, bo mam poczucie, że odzyskałby w ten sposób Lwów. Nie jako Polska bym odzyskał Lwów, jako Europa. Bo co znaczy odzyskać Lwów? To znaczy móc pojechać do tego Lwowa, po prostu wsiąść w pociąg, czy w samochód, czy w samolot, wejść do Lwowa. W tym sensie Niemcy odzyskali Wrocław. To znaczy mogą w każdej chwili do tego Wrocławia pojechać, który notabene jest piękny. Lwów niestety piękny nie jest, jest zniszczony, zabałaganiony, ale może gdyby był częścią Europy, byłby piękny. Więc to są te wszystkie pytania, na które jest dosyć trudno odpowiedzieć, ale trzeba o tym rozmawiać, bo one są fundamentalne i też na dobrze, ale po co nam ta Europa? No po to, że jest jakaś konkurencja, nic nie jest na stałe dane. Wszystko płynie. To pan powiedział, że wolność nie jest na stałe dana. No nie jest, to prawda. Łatwo ją można było stracić. U nas łatwiej niż gdziekolwiek, bo żyliśmy i żyjemy w takim dziwnym miejscu, że te hordy przechodziły tam z powrotem. To nie jest Islandia, gdzie wszyscy są do pewnego stopnia spokrewnieni. No to będę pięknie zagrali wczoraj. Powiem tak, że no pytanie jest takie, po co chcemy tej Europy wspólnej? I co to znaczy wspólna Europa? Proste interesy. Ja myślę, że na przykład pan prezes Kaczyński nie do końca rozumie, co to znaczy wspólna Europa.
Myślę, że on żyje z wizją taką z czasów środkowo, połowy XX wieku. Znaczy, że jemu jest trudno zrozumieć, że nie ma granic. Ja to nie ma granic. Granice muszą być, bo tu się kończy jedno państwo, zaczyna drugie. Ale jak jedziemy do Niemiec, czy do Europy i przekraczamy granicę, której de facto nie ma, to coś mi się wydaje, że zaraz wróci. Bo uchodźcy to jednak spowodują i brak zdecydowania naszego, a przede wszystkim jak skala tego zjawiska, o którym się mniej mówi, a on ciągle jest. Ale to, że się przejeżdża przez ten czas, dla mnie nie zmienia, że nie muszę stać w żadnej kolejce. Tu się skończyła Polska, zaczęły się Czechy. I to będę jak się jedzie tą nową autostradą, taką nową drogą przez Gorzyczki chyba, to właśnie tam to jest pierwsze miejsce, gdzie droga powstała już po integracji, po połączeniu się Europy i likwidacji granic. I to jest pierwsze miejsce takie, że się jeździ nie wiadomo właściwie, gdzie ta granica przebiega, ponieważ na innych drogach to widać, gdzie były zabudowania. A tutaj już w tych Gorzyczkach już nie widać. To mi się podoba. No i po co to wszystko? Ano po to, że świat jest na takim wirażu dzisiaj, na takim zakręcie, że jeżeli popatrzymy w przyszłość, to mi się wydaje, że ważne jest to dla przyszłości naszych dzieci, następnych pokoleń, byśmy byli w tym wyścigu, a on trwa, ten wyścig jest nieustający, żebyśmy byli lepsi od innych, że jeżeli mówimy o Polsce jako o naszej wspólnocie, dlaczego się wzruszamy, kiedy Polska wygrywa? To ktoś z naszych, to jest nasz rodak. Znam osoby i rozumiem, i sam to też przeżywam, które widzę, jak polski zawodnik popłynie najszybciej. Otylia płynęła fantastycznie, biła rekordy, to ludzie się potrafią wzruszać. Ja to rozumiem. To jest ktoś z nas. Więc jeżeli popatrzymy na Europę i powiemy, Europejczyk to jest ktoś z nas, to wtedy już zaczniemy na to patrzeć jako właśnie część wspólnego organizmu. Ja bym tak chciał. Mi się wydaje, że na przykład tutaj taki zrobię skok zupełnie, jestem starsza gaduła, jak Państwo będą znużeni, to proszę dać mi znać, jak coś przerwę, bo jak zacznę gadać, to potem trudno mnie powstrzymać, ale mam takie mam reminiscencje, że tak powiem. Dzisiaj mamy drugą połowę czerwca 2016 roku. Dokładnie 100 lat temu trwała ta krwawa wojna, zwana dzisiaj pierwszą wojną światową. Wtedy po jej zakończeniu zwana wielką, bo nikt nie wiedział, że będzie następna, a właściwie ja uważam, że była jedna wojna tylko z przerwą, bo druga wybuchła w konsekwencji pierwszej i takiego pokoju, jaki zawarto wtedy po zakończeniu pierwszej. Gdybym się spotkał, gdybyśmy zrobili taki skok w czasie i się przenieśli do Ostrołęki z 1916 roku i powiedzieli ludziom, którzy tu mieszkali, słuchajcie, przechodzimy z przyszłości, znamy przyszłość, znamy waszą przyszłość. Po pierwsze, za 2 lata, z okładem, za 2,5 roku, skończy się ta wojna. I po tym końcu wojny Polska odzyska niepodległość. Wielka Brytania przestanie być mocarstwem. Rosja upadnie, zastrzelą, zabiją cara, powstanie tam Związek Radziecki. Nawet trudno wytłumaczyć, co to znaczy Związek Radziecki. Niemcy staną na skraju rewolucji. Rozpadną się Austro-Węgry. Najważniejszym krajem świata staną się Stany Zjednoczone, najważniejszą walutą świata dolary. Nikt by nie uwierzył. Tak to by brzmiało abstrakcyjnie. Chociaż trwała wielka wojna. Tu stacjonowały oddziały.
Najpierw rosyjskie, potem niemieckie, potem chyba znowu rosyjskie. Mam wrażenie, że żyjemy w podobnej sytuacji. Takiego przemeblowania świata i znowu, tak jak mówiłem na początku, że nie zauważyliśmy tego, że w zasadzie wasz prezydent, nasz premier, że byliśmy za blisko, tak samo teraz my wszyscy, Europejczycy, żyjemy za blisko, za bardzo wewnątrz tego wszystkiego i nie widzimy pewnego symptomów. Symptomy widzimy, a nie widzimy w całości rozpadu pewnej rzeczywistości. Na przykład globalizacja. Globalizacja to jest coś, Bauman nazywa to, że to się oderwała moc od polityki, moc rozumiana jako możność tworzenia, polityka jako coś, co jest w stanie przypilnować moc i doprowadzić, że moc coś zrobiła w określonym terminie i to coś określonego właśnie przez politykę. Więc jeżeli polityka nie jest w stanie zapanować nad mocą, to dzieją się rzeczy nieobliczalne. I dzisiaj mam wrażenie, że nie ma takiej polityki, która byłaby w stanie okiełznać moc. Że nie jest już, mówi się, najpotężniejszy człowiek świata, prezydent Stanów Zjednoczonych. On na własnym podwórku mógł zdefiniować, że kryzys polega na tym, że trzeba dodrukować dolarów. W ciągu 5 lat potroił sumę liczby dolarów funkcjonujących na rynku. Czy miał dobrą diagnozę? Nie wiem. Ale nie był w stanie narzucić swojej woli nikomu, ponieważ w Europie były Angela Merkel uważała, że należy zaciskać pasa. Inni uważali co innego, ale nikt nie jest w stanie przeprowadzić własnej woli. Ja jeszcze inaczej nazywam tę globalizację. Mówię, jak chcę ją komuś opisać, to mówię, słuchaj, wyobraź sobie, że mamy dzisiaj czwartek, za 6 godzin będzie wstawał dzień w Hongkongu. Wyobraź sobie, że na 27 piętrze hotelu w centrum miasta siedzi pan w wieku 55 lat, Chińczyk z Hongkongu, albo niekoniecznie, biznesmen, który zaczyna przeglądać różne papiery i rzuca okiem na giełdę w Budapeszcie. Mówi o giełda w Budapeszcie. Inwestuje tam parę milionów dolarów, zakładając, że w ciągu miesiąca na każdym zainwestowanym dolarze zarobi centa. To nie jest wygórowane. Giełda budapesztańska zauważy te miliony, które nagle wpłynęły na nią. Zachowa się lepiej niż giełda we Frankfurcie, niż giełda w Paryżu czy w Londynie, które będą jutro albo rosły, albo spadały. Zobaczymy, jaki będzie wynik referendum. Zachowa się lepiej, to znaczy, jeżeli będą rosły, to będzie rosła szybciej. Jeżeli będą spadały, to będzie spadała mniej, albo wręcz nie spadała. Chińczyk za miesiąc dokona egzekucji, to znaczy postanowi sprzedać, co się da, zarobić tego swojego centa na dolarze. Giełda w Budapeszcie zanurkuje, giełda w Warszawie zanurkuje od razu, bo jest odczytywana jako bratnia. Obywatele polscy, którzy mają kredyty do frankach, będą płacili wyższe raty. Nie mają na to żadnego wpływu. Kompletnie. Na tym polega globalizacja, że rzeczy się dzieją poza kontrolą kogokolwiek. Mówię o tym dlatego, że wydaje mi się, że niezależnie od tego, jak trzeba będzie przewartościować nasze spojrzenie na świat, na przykład nikt nie rozmawia o tym, że praca w przyszłości będzie dobrem rzadkim. Bezrobocie nie będzie objawem kryzysu. Bezrobocie będzie strukturalne. To znaczy, jeżeli 100 lat temu chłop nosił buty zawiązane na szyi i na 50 metrów przed kościołem zakładał je, ponieważ ma buty prawdopodobnie, jak był dorosły, jedne na całe życie. Tak dzisiaj wyprodukowanie butów nie jest żadnym problemem. Ba, żadnym problemem nie jest wyprodukowanie tak skomplikowanego urządzenia, którego, jak działa ten wyświetlacz, nie mam zielonego pojęcia.
mówiąc szczerze. Jak mi się zepsuje, to przecież go nie naprawiam. Chyba że się szybka stłucze, to może ją wymienię. Ale generalnie sprzedają to za złotówkę, dlatego że ważne są usługi, które ktoś wymyśli. Więc świat idzie w takim kierunku, że produkowanie rzeczy, zwłaszcza rzeczy powszechnego użytku, jak właśnie ubrania, buty, banalnie proste, będą to produkowały roboty. Pani, która na demonstracji Solidarności przeciwko podnoszeniu wieku, w którym się przechodzi na emeryturę, krzyczy, ja nie będę pracowała do śmierci na kasie, nie rozumie, że przy kasie nie będzie pracował nikt. Kasy będą automatyczne, bo już są. Za chwileczkę wszystkie będą automatyczne. Produkcja w zasadzie cała będzie zautomatyzowana. Wielkie fabryki wracają z powrotem do Europy Zachodniej, bo już nie potrzebują ludzi. Pytanie do nas wszystkich, do świata, jak sobie poradzić z ułożeniem świata, w którym nie ma pracy? Z czego są podatki? No, podatki są z pracy. Jak nie ma pracy, nie ma podatków. Nie ma podatków, nie ma systemu, w którym żyjemy. To znaczy nie ma tych, których wybieramy, żeby się zajęli pieniędzmi, to jest tych podatków. Płyną i potem dysponowali, rozdysponowali te pieniądze, uważając je często za swoje. Więc to jest pytanie trudne. Mało kto o tym rozmawia, mało kto się zastanawia. No, zostanie praca w usługach, zostanie praca w tworzeniu, w artystycznych sprawach. Nie będzie tej pracy produkcyjnej, najbardziej powszechnej. Kolejne pytanie do przyszłości. Żyjemy w świecie, w którym się rozpadają wspólnoty. Dawniej to było proste. Wspólnota to jest moje podwórko, moja ulica, moja miejscowość, mój kraj. Dzisiaj sieć powoduje, że wspólnoty się rozpadły. Mniej więcej 20 lat temu, 18 lat temu, była taka reklama proszku do prania, ojciec prać, Polena 2000. To jeżeli dobrze liczę i dobrze patrzę, to była ostatnia reklama w polskiej telewizji bazująca na założeniu, że wszyscy czytaliśmy Sienkiewicza. Dzisiaj nikt nie założy, że my wszyscy coś czytaliśmy, oglądaliśmy, my żyjemy w różnych światach. Nasze dzieci grasują w sieci w innych miejscach niż my, jeżeli grasujemy, bo część starsza niekoniecznie w tej sieci musi być, bo nie odczuwa takiej potrzeby, żeby tam być. Ale jak już jest w sieci, to w innych miejscach niż sąsiedzi, w innych miejscach niż dzieci, a jeszcze w innych niż wnukowie. W związku z czym mamy coraz mniej wspólnych mianowników, coraz mniej takiego wspólnego podłoża, do którego można się w każdej chwili odwołać. Ktoś rozmawia o czymś, a my nie wiemy, o czym on rozmawia, bo to jest film, którego nigdy w życiu nie oglądaliśmy. A ktoś się pasuje, bo go ogląda regularnie. To jest zupełnie nowa sprawa. Wspólnota, która się nawiązuje między dziećmi, które już znają języki często, dziećmi z różnych krajów, to jest też jakaś wspólnota, ale ona często bywa ponadnarodowa. O tym wszystkim trzeba dzisiaj myśleć, zastanawiać się, jak to będzie wyglądało za chwilę. Otóż ja mam takie przekonanie dzisiaj, że najważniejsze jest to, żeby przyszłe pokolenia, bo po to się w końcu żyje, żeby zacząć tak troszczymy o nasze dzieci i ich cel. To jest jakiś atawizm, że dzieci, chcemy, żeby tym dzieciom było jak najlepiej. No atawizm chcemy, to tak mamy to wbudowane, że to są nasze geny, niesiemy te geny dalej i chcemy, żeby im było dobrze. No to co to znaczy, że chcemy, żeby naszym dzieciom było dobrze? No, chcemy zbudować taki świat, który one będą dawały sobie jak najlepiej radę, jak ten świat w przyszłości będzie. Mam przekonanie graniczące z pewnością, że przyszłość należy do wymyślania, do wynajdywania, że przyszłość to nie jest produkowanie, to Chińczycy zaczęli rozumieć niedawno całkiem. Byli największą fabryką świata, dalej są, ale już coraz częściej mamy rzeczy made in Vietnam, made in Korea czy Tajwan. A Chińczycy zaczęli wymyślać, wysyłają swoich młodych ludzi na studia, opłacają im te studia.
potrafił zapewnić, że oni wracają do Chin, żeby gimnastykowali swoje głowy. Co robimy w Polsce? Mamy egzaminy testowe. Komu się przyda test, jak już skończy szkołę? Do czego się może przydać test? Moim zdaniem do niczego. Nie rozumiem, dlaczego nie uczymy naszych dzieci myślenia, współdziałania. Dlaczego nie robimy, nie ma zadań w szkole, żeby było, nie wiem, w trójkę coś zróbcie i dostańcie potem taką samą notę, piątkę czy szóstkę. Jeżeli to dobrze zrobicie, bo nie zawsze szóstkę przecież. Rozwijajmy w ludziach, w dzieciach ciekawość świata. I nie patrzmy na to, że to jest polskie dziecko. Tak, to jest polskie dziecko. Ona za chwileczkę wsiądzie w samolot i będzie pracowała w Londynie. Bo takie są w tej chwili warunki. Zróbmy wszystko, żeby to dzieci spod Londynu przyjeżdżały tutaj i chciały coś tworzyć. To się dzieje paradoksalnie. To znaczy, coraz więcej ludzi do nas przyjeżdża, żeby tu coś tworzyć. Ale ja nie widzę jakiegoś myślenia takiego, że właśnie to jest ważne. Przecież stworzenie takiej szkoły nie jest kosztowniejsze niż stworzenie tej szkoły, w której są te dzisiejsze zasady testowo takie wymagające. A potem mamy taką sytuację 3 lata temu, która spowodowała, że zrezygnowałem z uczenia w Kolegium Civitas, że mam egzamin uzupełniający na studia, wrzesień 3 lata temu. I on jest formalnością, dlatego że to jest szkoła, która przyjmuje, która bierze pieniądze za studia. I w związku z czym, jeżeli ktoś chce studiować, przynosi pieniądze, to będzie studiował. No i to chodzi o to, żeby zrobić taką rozmowę wstępną. Na rozgrzewkę mówię, pytam dziewczyny, było 7 osób. Pytam dziewczyny, ja się nazywam minister finansów. A jeszcze był Rostowski. I akurat był głośny spór z Balcerowiczem o OFE. No to ona nie wie. Tak, jestem trochę tym zaskoczony. Mówię, dobrze, a proszę mi powiedzieć, co się dzieje w Syrii. Ona nie wie. I tak 6 osób, bo 7 była w Kijowie przez Skype'a. Nikt nie wiedział, jak się nazywa minister finansów. Nikt nie wiedział, jak się nazywa chociażby jeden dziennikarz z polityki. Nikt nie wiedział, co się dzieje w Syrii. Jeden chłopak wiedział z grubsza, gdzie jest Syria. Ale tylko z grubsza. Dziewczyna, która deklarowała zainteresowanie teatrem, nigdy nie słyszała nazwiska Barlikowski. Nie wiem, jak to jest możliwe, żeby przejść, iść jeszcze na dziennikarstwo i przejść przez życie i uniknąć wiedzy, kim jest Rostowski, jak się nazywa minister finansów. Moim zdaniem trudne. Ale przypomniał się taki dowcip w połowie lat 90., kiedy prezydentem był Wałęsa. Taka była anegdota, dowcip o profesorze, który egzaminuje studentkę, czy właśnie robi rozmowę kwalifikacyjną, ona nie wie, jak się nazywa prezydent, jak się nazywa premier, nie wie nic. I on na końcu mówi, dziecka, skądżeś ty się wzięła? Ona mówi, z Bieszczadów. On ją mówi, no trudno, nie możemy cię przyjąć. Ona idzie, ona stoi przy lewej, grabie się w głowę, mówi, kurczę, może tak wszystko pierwszość pojechać w te Bieszczady. Dzisiaj nie ma Bieszczadów, nie ma. To znaczy, nie ma miejsca, gdzie można tak po prostu uniknąć wiedzy, która nas atakuje. Można sobie to zrobić samemu, ale też można być ofiarą szkoły. Że szkoła w nas nie wykształca ciekawości świata i takiego zainteresowania tym wszystkim, co się dzieje. A ja mam takie przekonanie, że przyszłość należy do... Znaczy, że przenoszą się rzeczywiście te centra i nic nie jest już tak samo, jak było jeszcze 60-50 lat temu, czy 27 lat temu, kiedy zaczynaliśmy naszą pogoń za światem i za straconym czasem, bo to w końcu wmanewrowano nas w to, ten cały PRL nas wmanewrowano w Jałcie i w Teheranie, bez naszej wiedzy, zrobiono to za naszymi plecami. Zaczęliśmy gonić w 89, ale okazuje się, że tego świata nie ma. Albo już on się powoli kończy. Być może centra rzeczywiście przenoszą się na Daleki Wschód. Być może Europa stanie się takim skansenem
do którego się przyjeżdża zobaczyć stare mury, przyleci się na koncert jakiś, albo zobaczyć jakieś malarstwo, jakieś muzeum. Być może nie będziemy nigdy takim konkurentem dla Chin, ale jeżeli w ogóle mamy konkurować, to powinniśmy konkurować myślą. Budować te silne ośrodki akademickie i trzymać zasadę, że przyszłość należy do ludzkiej myśli. Facebook nie jest zbudowany, Facebook jest wymyślony. Najbogatszy, jeden z najbogatszych ludzi świata, ten, który wymyślił Facebooka. Rzeczy do wymyślenia jest każdym rokiem więcej, bo to jest jak z balonem. Im większy on jest, tym powierzchnia jest większa. I ten balon akurat nie pęknie, więc stawianie na wiedzę, to się mówi innowacyjność. Nie, to nie jest. To jest takie zamykanie, zaklejanie tej innowacyjność. Bo co znaczy innowacyjność? Innowacyjność to jest niezamykanie głów, czy też gimnastykowanie młodych głów naszych dzieci, naszych wnuków, żeby te głowy były elastyczne i żeby były zdolne do wymyślania. A są zdolne. Pamiętam w roku 75, kiedy wyjechałem po raz pierwszy za granicę, przez miesiąc pływałem po fińskim jeziorze Saimaa, a potem z kolegą i żoną przyjaciela pojechaliśmy przez Bałtyk do Szwecji i próbowaliśmy znaleźć pracę. Koleżanka zrezygnowała po tygodniu, my z kolegą nie. I znaleźliśmy pracę w porcie, rozładowywaliśmy wagony z bananami, przerzucaliśmy je do dojrzewalni. Płacono nam akordowo. Mówiąc wprost, im szybciej rozładowaliśmy wagon, tym więcej zarabialiśmy. Myśmy wymyślili w ciągu pół godziny nowy sposób rozładowywania wagonów. Rozładowywaliśmy je dwa razy szybciej niż Szwedzi. I potem, bo miałem tę pracę dwa dni. W poniedziałek i w następny poniedziałek. I następny poniedziałek już cały port pracował według naszej zasady. Maciek, ten mój przyjaciel, był studentem architektury, ja studentem filozofii. Dwaj koledzy pozostali byli też z jakichś takich kierunków raczej nie politechnicznych, a bez trudu wymyśliliśmy nowy sposób rozładowywania wagonów. Więc to się da zrobić wszystko, tylko trzeba jakby o tym rozmawiać i to wiedzieć. I żeby zakończyć, bo być może za daleko odjechałem od tej wolności, a dla mnie to jest właśnie wolność. Móc rozmawiać, spotykać się z Państwem i móc rozmawiać o tym wszystkim, co się w tej chwili dzieje, bo dzieją się rzeczy naprawdę niezwykłe. To znaczy, świat jest na jakimś wirażu. Dokąd ten wiraż prowadzi, jak to się skończy, nie wiem. Nie wydaje mi się, żeby na końcu tego wirażu stała jakaś okrutna wojna. A to stało dotychczas zawsze. Nasi przodkowie mieli gdzieś zawsze w tyle głowy, że za chwileczkę trzeba będzie pakować się i uciekać. Nie wiadomo gdzie, nie wiadomo jak to się skończy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, czy ktoś, są jakieś głosy w dyskusji, ktoś chciałby zadać pytanie? Jeśli tak, to bardzo proszę. Słucham Państwa. Tak? Bardzo proszę. Dzień dobry, panie profesorze. Posiadam książkę wywiad, z panią Ozinkowski. Żona Krzysia Dobrzywicza. Bardzo ciekawa książka. Jestem przewodniczącym. Tak, nie pan tak mikrofon. Proszę o odpowiedź, przeczytałem i bardzo ciekawe wspomnienia pana z lat 80., początku pana pracy. Ciekawy epizod był z pierwszym dniem stanu wojennego, jak szef pan zamyślony z psem i deszczu czołgę w ogóle. Tak, ja mieszkałem przy AWF-ie i tam stacjonowały czołgi, tak. Właśnie.
tu zderzył się ta rzeczywistość, która wtedy panowała. Ja troszeczkę inaczej to wspominam, jestem z Gdańska i te czołgi zobaczyłem pierwszy raz w stanie wojennym Głębokim, bo były dziewczyny. Jechały z strony Gdańska, obudziliśmy się rano, w programie oczywiście, znaczy misja nie nadawała, coś świeżyło. Wyszliśmy na spacer i czołgi szło z Słupska w stronę Gdańska. Młodzież stała na takim mostku drogą i rzucała te czołgi tam śniegiem, lodem czy czymś tam kamieniami. Co za łobuzeria, że co wtedy nie wiedziałem jeszcze, że jest tam. Ale wróciliśmy ze spaceru i włączyliśmy telewizor i był generał przemawiający, że jest tam wojenny. Byłem w szoku. Popłakałem strasznie. A do domu wróciłem spokojnie. Pociągi chodziły. Nie widziałem żadnego z mocy, policjanta. Spokojnie dojechałem na zaspę. Pierwszy kontakt z jakimiś ludźmi podejrzanymi to był przed moim blokiem na zaspie, gdzie jacyś panowie w czarnych w płaszczach wyprowadzali sąsiada z klatki, w mieszkałem. Takie wyśluty były. No i od pierwszych dni byłem pod stocznią. Teraz pojechałem, potem powiedziałem pod stocznię, a we wtorek zobaczyłem czołgi pod stocznią. Wysiadając na kładce tam na stacji Gdańsk Stocznia, patrzę w dole swojego czołga. Mało ludzi, wszyscy się boją swojej na tej kładce, boją się zejść. A jako trochę człowiek taki może zbyt odważny, nie zdający sobie sprawy, zszedłem na dół, wszedłem na czołg, otworzyłem łaski, to tam właśnie po co się przyjechali. A przyjechaliśmy, bo taki rozkaz był. A to ja was chyba widziałem głęboko. No tak, nie ze Słupska, jednostki ze Słupska. A co wam powiedzieli? Może Niemcy zrobili zajęli, że nie słyszeli. Ja myślę, że czas stanu wojennego, który tak patrzę po stanie, myślę, że sporo ludzi pamięta, jak to było. Paradoksalnie był prosty. Rzeczywistość wówczas była taka troszkę czarno-biała, bo mniej więcej wiadomo, podobnie było w 1989 roku, że zobaczcie Państwo, że Komitet Obywatelski, wszyscy mieli zdjęcie z Wałęsą, wszyscy szli jako jedność, rozsypało się to natychmiast po wyborach. Dzisiaj czas jest trudny, dlatego że ja mam wrażenie, że stało się coś w całej Europie. I znowu będę się opierał, że wczoraj rozmawiałem z Andrzejem Ogielnickim. Dla przypomnienia, to jest jeden z założycieli zespołu Lady Punk, autor tekstów do wszystkich personek Lady Punk, ale także do Butli Suflera, do 2+1, napisał mnóstwo piosenek. I on powiedział, że opowiadał mi o swojej młodości, jest ode mnie troszkę starszy, więc w 68 roku ja miałem, byłem kajtkiem, miałem 13 lat, a on ma 20. To duża różnica. Ten 68 był taką cezurą w całej Europie. Tak się zgadzaliśmy, miałem taką refleksję, że była ta żelazna kurtyna, ale u nas chodziło troszeczkę o rozliczenia z Żydami. Wyrzucono część obywateli polskich, pochodzenia żydowskiego z Polski, a de facto gdzieś podłoże było to samo, co we Francji i w innych krajach Zachodu, bo 68 roku ważny dla Europy, niezależnie od tego, że była ta żelazna kurtyna. Podobnie frustracje, które były w młodych ludziach w latach 70., 80., były po obu stronach żelaznej kurtyny podobne. Dlatego się upieram, że jesteśmy ciągle Europą jakąś wspólną, ale wtedy, w latach 70., 80., młodzi ludzie byli lewicowi. Dzisiaj wydaje mi się, że młodzi ludzie są coraz częściej nacjonalistyczni w całej Europie. Nie w Polsce, znaczy w Polsce też, ale w całej Europie. Ja myślę, że na przykład to zostało przegapione przez PO. Donald Tusk, kiedy mówił o ciepłej wodzie w kranie, nie zrozumiał albo nie wyczuł, że w Europie zaczyna buzować oczekiwanie na ideę, na... nie chcę powiedzieć, bo to jest uproszczenie, na umundurowanie i uzbrojenie, ale na ideę, na jakieś hasło, które
potrafi zadźwięczeć i pociągnąć. To jeszcze jest dylemat demokracji, że demokracja to są rządy, to jest większość ustala, jak to będzie wyglądało, a ta większość często chce być uwiedziona, tak jak została uwiedziona w latach 30. poprzedniego stulecia w Niemczech. I dzisiaj mam takie poczucie, że młodzi ludzie nie są lewicowi, dlatego lewica ma w całej Europie kłopot. Natomiast ruchy nacjonalistyczne zaczynają odżywać i świetnie się mieć w takich krajach, które nigdy czegoś takiego nie miały. W Finlandii, w Holandii. To się oczywiście jakoś łączy z tą ucieczką z Afryki Północnej i z Azji, z łatwością, jaką można uciekać było do niedawna. To znaczy różne środki transportu. Ludy zawsze emigrowały, przesuwały się, ale skala tego jest ogromna. A jest pewne jakieś bogactwo, zwłaszcza w tej zachodniej Europie, i gdzieś na tym tle mogą powstawać takie ruchy. Ale to, co się dzieje na stadionach, to, co się dzieje, no przede wszystkim jednak na tej naszej części Europy, to, co się dzieje wśród młodych ludzi, jest dla mnie zastanawiające, że dzisiaj już nie jest takie proste to wszystko, jak było właśnie w stanie wojennym, a ciągle jakoś nie nazwane. Mówił pan o... Jest pytanie, tak? Bardzo proszę. Przede wszystkim bardzo dziękuję za możliwość porozmawiania. Ja mam takie pytanie jako matka, jako nauczycielka, ponieważ pan tutaj mówił o globalizacji i to jest dla mnie przerażające. Dzisiaj większość Polaków jest uwikłanych w kredyty. I teraz ci bogaci ludzie mogą manewrować tym, na jakim poziomie ci ludzie będą żyć. Czy będą mieli za co wychowywać swoje dzieci i się leczyć, czy będą właśnie niewolnikami. I teraz mam pytanie, jak pan sądzi, czy to, że my tutaj nauczymy dzieci myśleć, że zmienimy edukację, i to, że będziemy mieli najlepszą opcję polityczną, jaka tylko może być, przeciwstawi się tym ogromnym pieniądzom? Nie wiem, oczywiście. To znaczy, wydaje mi się, że jeżeli na co nie mamy wpływu, a na przepływy wielkiego kapitału nie mamy wpływu, natomiast na gdzieś to jest inny porządek niż sposób kształcenia naszych dzieci. Wydaje mi się, że jeżeli potrafimy zachować w naszych dzieciach ciekawość świata, to one sobie w każdych warunkach poradzą. Wydaje mi się, że świat się jakoś będzie musiał przemodelować, przemeblować, dostosować do tego właśnie, co mówiłem, że nie ma już tak łatwo, że jakieś konsorcjum ma plan, zarabia, inwestuje, rozwija się i tak dalej. Są takie firmy, które przegapiły coś, na przykład Kodak. Kodak był jedną z największych firm światowych. Stworzył w Stanach, nie pamiętam w jakim mieście, ale stworzył sobie jakby własne państwo, w którym udzielał własnych stypendiów. Dzieci pracowników Kodaka mogły studiować gdzie chciały, dostawały dotacje od Kodaka. Tylko Kodak nie zauważył, że skończył się czas taśmy, a zaczyna cyfra, i Kodak de facto upadł. Więc to się dzieje, nie mamy na to żadnego wpływu. Na edukację mamy, nie należy być przerażonym światem. Trzeba go uważnie obserwować. Wielkie spekulacyjne korporacje, to nie jest jedna korporacja, one czasami się same potrafią zwalczyć, a my sobie żyjmy. No róbmy wszystko tak, porządkujmy wszystko na naszym terenie. Widziałem taki autobus w Warszawie, nie wiem czy w Ostrołęce też jeżdżą takie autobusy, i tam jest naklejone z tyłu takie trzy obrazki z segregacja śmieci. To znaczy jest tam pojemnik na szkło, na papier, na plastik, i napis na tym autobusie brzmiał: porządek zaczyna się tutaj. Ja się zgadzam. Ja chodzę na spacer z psem
na Kępę Potocką. To jest jedno z piękniejszych miejsc w Warszawie. Kanałek, który w zeszłym roku zaczął wysychać, a w tym ta woda wróciła. Nie wiem, dlaczego uciekła, nie wiem, dlaczego wróciła i czuję się zaniepokojony. Cieszę się, że wróciła. Od kilku lat prawie nie ma kogoś, kto wychodzi z psem, to po tym psie nie sprząta. Jeszcze 10 lat temu rzadko się widziało kogoś sprzątającego po psie. Dzisiaj w zasadzie mogę powiedzieć, że wszyscy sprzątają. Ja jak widzę leżący butelkę albo puszkę, to się z chlebem podnoszę. I uważam, że to jest też rodzaj patriotyzmu, to znaczy, że porządek zaczyna się tutaj. Edukujmy te dzieci jak najlepiej potrafimy, a naprawdę one na tym skorzystają. I buntujmy się przeciwko egzaminom testowym, bo one nie przydają się w życiu. Człowiek zda test i potem nie pamięta, na jaki temat ten test był. A ja mogę opowiedzieć o moim wypracowaniu maturalnym, które brzmiało może nie dokładnie tak, ale taki był sens. Pojęcie bohaterstwa w literaturze i w życiu. I napisałem na ten temat pracę magistry, tą pracę maturalną i dostałem piątki i pamiętam do tej pory, gdy to był test, to bym nie pamiętał. Więc owszem, ja mówię o tych korporacjach i o tym, zresztą zaczynałem pracować w TVN-ie, to bo wrzesień, pamiętam, startowałem w październiku, pamiętam na miesiąc przed startem, naprzeciwko mojego pokoju, gabinetu, bo taka działka, to już tak śmiesznie, zresztą tam stoi teraz nasza siedziba. I to jest śmiesznie dlatego, że ten stary budynek TVN-u jest na Mokotowie, a po drugiej stronie ulicy jest Żubilanów. Więc patrzyłem ten Bilanów na to pole, bo tam ktoś zapruszył ogień i taka trawa się spaliła. Przyjechały dwa wozy strażackie, ta trawa się paliła poważnie. Ale co tu gasić trawę? Więc ona się dopaliła, to był piątek. Przyszedłem następny raz do pracy w poniedziałek, dwa dni później. I na tym pogorzelisku już rosły zielone pędy. Więc obojętnie co się stanie na naszym świecie, czy przetoczy się jakaś zawierucha i spłonie coś, to pędy przetrwają. Róbmy wszystko, żeby te pędy to były nasze dzieci. To znaczy, żeby one miały łatwość znalezienia się w każdej rzeczywistości, bo tutaj trzeba być elastycznym. Ja zaczynam pracować w 80 roku w radiu. Potem w stanie wojennym przestałem pracować jako dziennikarz. Wróciłem do Polskiego Radia, ale jako pracownik redakcji dziecięcej, czyli daleko od polityki. I wróciłem do polityki w Trójce w 87 roku. No zapraszamy do Trójki. Jestem dalej dziennikarzem. Mam 60 skończonych lat. Poza tym krótkim epizodem takiej przerwy, gdzie pracowałem trochę za granicą, byłem stolarzem w Wiedniu, to można powiedzieć, że cały czas pracuję w zawodzie. Dzisiaj ktoś, kto wchodzi na rynek pracy, musi się dzielić z tym, że zmieni tę pracę kilka razy w swoim życiu, że będzie musiał się całkowicie przestawić z jakiejś pracy na jakąś zupełnie inną. Tak mi się przynajmniej wydaje, więc uczmy te dzieci, uczmy naszych następców, żeby byli elastyczni, żeby byli zdolni udźwignąć każde wyzwanie. Bo te wyzwania są dzisiaj nieprawdopodobnie tajemnicze, dlatego że ten świat, no... Przecież pamiętacie Państwo, kiedy mieliście swój pierwszy telefon komórkowy? Jak on wygląda? A jak wygląda dzisiaj? Co potrafi? Ile dzisiaj można tam znaleźć wiadomości? Nawet przyznam się szczerze, jak otwieram te wszystkie ikonki, ze zdumieniem patrzę, że jest tych ikonek tyle, bo ja używam, nie wiem, dwóch, trzech funkcji tego telefonu, ale młodzi ludzie potrafią, no warto im tej przybysłu dużo nawigacji. Ja tego nie potrafię przyznać.
Więc to wszystko jest, to się dzieje na naszych oczach, to nie wiem, co półtora roku się podwaja zdolność obliczeniowa świata, to idzie w jakiś, no już po prostu w jakiś kosmos wystrzeliliśmy. A pomyśleć, że w 1850 roku, gdyby spojrzeć na Ziemię z kosmosu, to ona była ciemna i zabłysło w 1853 roku pierwsze światełko Londynu. Pierwsza elektryczność. To jest tak niedawno temu. A dzisiaj jak się patrzy na Ziemię z kosmosu, już można to robić, bo wtedy nie bardzo miał kto robić. Chociaż może ktoś patrzy, nie wiem. Ale dzisiaj jak się patrzy na Ziemię z kosmosu, to poza Koreą Północną, która jest czarną dziurą, to cały świat jest rozświetlony. Fantastyczny czas. Zresztą mówię, że człowiek nie ma możliwości tak się gdzieś zamrozić i obudzić za 100 lat i sprawdzić, do czego to wszystko doprowadziło, do czego doszło. A może za parę lat będzie można. To się zaproszę. To są podobno, tak? Szanowni Państwo, czy są jeszcze jakieś pytania, głosy w dyskusji? Proszę bardzo.